Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski, który razem ze mną będzie komentował dzisiejszy mecz. W dzisiejszym spotkaniu Huddersfield zagra przeciwko Newcastle United. Zawodnicy rozpoczęli właśnie pierwszą połowę. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-4-2 w swoim klasycznym wariancie, czyli bezpiecznie z tyłu, ale również z myślą o ofensywie. Jest to szerokie ustawienie, dobre dla drużyn preferujących wykorzystywanie skrzydeł, a nie tylko środka pola. Jeden ze środkowych pomocników na ogół bardziej angażuje się w kreowanie akcji, podczas gdy drugi pełni więcej funkcji defensywnych. Trener Newcastle United zdecydował się ustawić zespół w taki oto sposób. Trener zdecydował się wystawić dzisiaj jedenastkę w ofensywnym wariancie, ustawienie 4-5-1. Strefa defensywna i środek pola są mocno zagęszczone, a zatem liczy się ochrona własnej bramki i neutralizacja ataków rywali. Jednak dwaj wysunięci ofensywni pomocnicy powinni sprawić, że napastnik nie będzie osamotniony. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Jest szansa na groźną akcję. No, za to może być kartka. I sędzia pokazuje obrońcy czerwoną kartkę. Tego należało się spodziewać. Ostatni obrońca musi grać ostrożnie. Zupełnie nieudany ślizg. Niebezpieczne to było. Ładnie wyskoczyli zawodnicy w murze i zablokowali piłkę. Wymiana podań między dwójką graczy. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. No, strzela! No i wysoko, ponad poprzeczką. Świetnie, precyzyjnie, prostopadle. Nie będzie kontynuacji tego ataku. Piłka poza boiskiem. Grę wznowi nam za chwilę bramkarz. Złe podanie i strata w środku pola. Blisko pole karne, może strzelać. Gwizdek sędziego, faul. Ciekaw jestem, jakie będą konsekwencje. Tylko żółta kartka za to zagranie? Przecież już grają w osłabieniu. Powinni bardziej uważać przy takich sytuacjach. Niebezpieczne zagranie, zupełnie nieudany ten ślizg.
Mbemba. Dobra pozycja do oddania strzału. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Hunter. Wiele obiecuje sobie po jego dzisiejszym występie. Zobaczymy, co nam pokaże. Co ten zawodnik wyprawia na boisku? W jednej chwili obrońcy myślą, że mają chwilę na oddech, aż tu nagle spada na nich jak jastrzyk. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Ma miejsce, aby wrzucić w pole karne. Prostopadle, udanie. No tak, strzelając kolego, no, pomyśl może o zmianie zawodu. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Teraz szansa na prowadzenie. Świetnie, brawa dla bramkarza. Out. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Ładnie posłał prostopadle do przodu. Przy piłce Hunter. Gol! Dzięki temu trafieniu obejmują prowadzenie. I mamy bramkę Alexa Huntera. Nazwisko mówi samo za siebie. Rośnie nam tu nowy łowca goli. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Jeden do zera. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Już blisko pola karnego. Dośrodkowanie. Znakomicie bramkarz. Jest uderzenie głową na bramkę. Skutecznie interweniował i oddalił zagrożenie. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Chyba troszkę przekombinował, choć ładne to było. Świetnie zablokowana ta centra. Hunter biegnie z piłką na bramkę. Niestety, stracił piłkę. Anita. Alex Hunter. No, może być groźnie. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Mbemba. Szansa dla Newcastle. Odzyskali piłkę w środku pola. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. Damet. Hunter przy piłce. Newcastle. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Ma trochę miejsca na strzał. Alex Hunter. Tak, tak, proszę Państwa, jest gol, ależ on się teraz cieszy. Świetnie uwolnił się od obrońców, a później, będąc już sam na sam z bramkarzem, nie zmarnował tej doskonałej okazji. Fantastycznie się go dzisiaj ogląda. Już drugi raz wpisuje się na listę strzelców. 2 do 0 i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Blisko pole karne.
No, gdyby teraz się pomylił, mogło być niebezpiecznie. Brawo. Ameobi. Dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi. 2-0. Trener dokonał zmiany. Liczy, że nowy zawodnik rozrusza grę kolegów. No, nie mają innego wyjścia. Przegrywają w drugiej połowie. Jest szansa, ależ niewiele zabrakło, a miałby hat-tricka. O tym, że umie strzelać bramki, przekonaliśmy się już dzisiaj dwukrotnie, ale tym razem mu nie wyszło. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Blisko pole karne, może strzelać. Prostopadle, udanie. Będzie strzelał! Złapał piłkę. Koniec zagrożenia. No, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Atak Newcastle. Obrońca wykazał się teraz przytomnością umysłu. Arbiter odgwizduje faul piłkarza Newcastle. Sędzia pokazuje Tiotę żółty kartonik. Jest przejęcie i mają szansę. Trener uznał, że pora na zmiany. A rezerwowy na pewno da z siebie wszystko. Hunter włączył piąty bieg. Jest szansa na groźną akcję. Przy piłce Hunter?